Od niespełna miesiąca informuję o nazwie miejscowości w dwóch językach, polskim i niemieckim. Wyjątkowe tablice stanęły w Sośnicowicach i od razu wywołały dyskusje wśród mieszkańców. Jednym przypadły do gustu, innym wprost przeciwnie. Jedno jest pewne, nie sposób ich nie zauważyć. Pewnie większa część mieszkańców już przywykła do dwujęzycznych nazw miejscowości w Sośnicowicach, ale są także i tacy, którzy nie potrafią przejść obok nich obojętnie. Mam mieszane uczucia, dlatego że akurat mi nie przeszkadzały jednojęzyczne polskie, ale jeżeli komuś bardzo zależy, żeby tak było, to nie stawiałabym się oko nim i nie byłabym przeciwna, ale mi odpowiadały jednojęzyczne. Można po polsku, ale można także po niemiecku. To nie fanaberia burmistrza czy urzędników. Tak zdecydowali mieszkańcy w konsultacjach społecznych. Tablice stanęły, ponieważ chciała tego większość, która pokwapiła się do urn i w ten sposób wyraziła swój głos. Około 30% mieszkańców naszej gminy brało udział w tych konsultacjach i większość zdecydowała, że na 9 miejscowości w naszej gminie, w 7 miejscowościach należy przywrócić dwujęzyczne nazwy miejscowości. Jaki jest Kozłów, każdy widzi. Miejscowość cicha i spokojna, lecz o jej niemieckim odpowiedniku nie można powiedzieć już tego samego. Ogólnie wszystko ok, tylko jak używam takie tablice, to niech nazwy miejscowości po niemiecku mieszczę prawidłowo. Bo na przykład Kozłów to po niemiecku nie jest Kozlow, tylko Zigendorf. Tak kiedyś było, bo mam babcię i dziadków starszych i tak kiedyś było. Czyli tam są błędy? Tak, więc są błędy. Tak więc jak już to robią, to niech to robią prawidłowo, ja uważam. Tablice stoją na poboczu dopiero od miesiąca, ale już zdążyły wzbudzić emocje i podzielić mieszkańców. Odnoszą się do korzeni miejscowości i jej niemieckiego charakteru. Od grudnia zeszłego roku żeśmy już technicznie rozpoczęli montowanie tych tablic. Były jeszcze takie problemy związane z drogami wojewódzkimi, gdzie dokumentacja związana ze zmianą organizacji ruchu nie była kompletna. I trzeba było ją uzupełnić i dokończymy prawdopodobnie z końcem lutego montowania tych tablic. Nie wszystkie miejscowości w Sośnicowicach chciały ustawienia tablic w dwóch językach. Z konsultacji przeprowadzonych w 9 miejscowościach dwie pozostały przy dotychczasowej polskiej pisowni.